Po dwóch dniach w Barcelonie w czwartek opuszczałem już Hiszpanię i kierowałem się do Nicei. Rano metrem wyjechałem z centrum Barcelony, zacząłem łapać stopa na małej stacji benzynowej, a właściwie to pod nią. Tam złapałem stopa dopiero po około półtorej godzinie. Już od rana trochę opuścił mnie optymizm, że uda mi się dojechać w jeden dzień do Nicei. Z Barcelony jechałem z małżeństwem, rodowitymi katalończykami, którzy podwieźli mnie ponad 80 km pod miasto Girona. Nie była to najszybsza podróż, bo jeszcze załatwiali swoje jakieś sprawy po drodze. Zostawili mnie oni przy rondzie blisko lotniska i przy wjeździe na autostradę. Po jakiejś godzinie zatrzymał się młody chłopak z Francji, z którym przekroczyłem granicę hiszpańsko-francuską i zostawił mnie jakieś 130 km dalej na stacji. Moje stopowanie zaczęło nabierać tempa, a to głównie dzięki temu, że nie popełniałem już tego błędu co wcześniej, czyli w drodze sprawdzałem sobie na trasie jakieś większe stacje, gdzie chciałbym, żeby mnie kierowcy zostawiali. Na tamtej stacji stałem może z 15 minut i zatrzymał się kierowca tira. Kierowca był Węgrem, kompletnie nie mówił ani po angielsku, ani po hiszpańsku, ale jakoś udało nam się dogadać i podwiózł mnie na stację pod Montpellier, ponad 100 km. Tam również bardzo szybko, bo też po około 15 minutach zatrzymali się młodzi Francuzi, którzy podwieźli mnie około 130 km. Na tamtej stacji już po 5 minutach jechałem dalej z Francuzem pod Nicę. Nie jechał on do samego centrum, bo kończył podróż kilka kilometrów przed Niceą, a robiło się już ciemno, więc nie chciałem już dalej łapać stopa. Zostawił mnie on na stacji kolejowej i ostatnie 10 km do Nicei przejechałem pociągiem. Byłem strasznie szczęśliwy, że w jeden dzień udało mi się pokonać taką długą trasę i dotrzeć do celu. W Nicei zatrzymałem się na 3 dni, ale korzystając z tego, że około 15 km od Nicei oddalone jest Monako, to w piątek rano pojechałem tam autobusem. W Monako spędziłem około 8-9 godzin i to wystarczy, żeby praktycznie przejść całe miasto, a właściwie to państwo. W Monako bardzo mi się podobało, jest to bardzo bogate państwo, gdzie możesz zobaczyć nie mniej sportowych i luksusowych samochodów, co na targach motoryzacyjnych. Jest położone w pięknym miejscu i jest mega czyste. Można się tam poczuć jak w innym świecie. Kolejnego dnia w sobotę zgrałem sobie zdjęcia na dysk w kafejce i poszedłem na plażę. W Nicei była chyba najgorsza plaża ze wszystkich, na których byłem, dlatego że była kamienista, ale za to morze było krystalicznie czyste. W Nicei pierwszy raz trafiła mi się gorsza pogoda, gdzie dwa dni pod rząd popołudniami i wieczorami trochę popadało. W niedzielę autobusem wyjechałem poza Nicę na lepszą plażę, która jest jedną z najczęściej polecanych plaż w pobliżu Nicei i wcale się nie dziwię, bo jest naprawdę piękna.